Dobra, lecimy dalej z pytaniami. Proszę bardzo. Tomku. Tak, ty. Zdajesz się być sporym underdogiem, nie? Tutaj. No, nie wiem, co to znaczy w ogóle. Nie no, zgadza się, jestem sporym underdogiem, dlatego że Dawid miał już dwie walki, no i wygrał je, a ja dopiero zacząłem trenować jakieś 3 miesiące, ale przez ten czas zmieniłem po prostu swój styl życia i jak kiedyś imprezowałem, to tak teraz po prostu codziennie trenuję. A teraz wąchasz klej. Co oni powiedzieli, bo nie słyszałem. Oho. Kurwa, zniszczyli go. Zniszczą idą do cinki, idą, nie? Na tej konferencji. Wiesz, jak teraz bierzesz jakieś konteksty z filmów, które są reżyserowane, to już nie mój problem, ale okej. A teraz dokończ. Czekajcie. Jeszcze raz? Co? No powtórz. Co? Dobra, a, że klej. Plastyczna zmyła. On go zniszczy tutaj na tej konferencji. No dalej, 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 możesz mówić, nie tam parking, ja wiem wszystko. No, nie, to tak, codziennie kurwa, trenuję. Zostawcie Tomka. Wagę już praktycznie zbiłem całą do 77. Wcześniej, jak zaczynałem treningi, to ważyłem 91, więc no, jak widać, leci. Kurwa, 14 kilo, no. No dobrze, a powiedz mi, czy to co się wydarzyło, nie, ten cały parking, wiesz, o czym mówię, nie? Powiedz mi, czy to sprawiło, że w oczach większości fanów jesteś na straconej pozycji, czy to cię motywuje, czy chcesz komuś coś udowodnić, pokazać? Ja wam pokażę, jak naprawdę wygląda pójka na parkingu. Zgadza się, przygotowuję się. Kurwa, jak jeszcze mu konferencję wciśnie. No, chciałbym pokazać po prostu, że... Tak się śmiejesz, no to wyjdź do niego, nie? Ej, Tomek, słuchaj. Tomek. Zazgasił typa! Musisz być bardziej wygadany. Ja powiem ci taką... Wiem, że mi tutaj nie wypada. Co to zgasił? Ja powiem ci taką anegdotę. Że się śmiejesz, to wyjdź do niego. Wagina walenia niebieskiego podczas porodu osiąga szerokość od 6 do 9 metrów. Co czyni ją drugą największą pizdą na świecie po tobie. Nie! Nie! Nie, Wojtek! Wojtek, coś ty zrobił! Zabiłeś go! Typ nie ma psychiki! Musisz być bardziej wygadany, co ty robisz? Nie, no spurnił go! Ja bym go oblał wodą. Rozjebał go! Ja nic nie mówię, ale bym go oblał wodą. Co go rozjebał? Nie mogłeś tego, Wojtek, zrobić! Słuchajcie, każda pizda jest wilgotna, oblej go wodą. Nie. Będzie śmiesznie. No i co odpowiesz włodarzowi, że tak cię zaczepia tutaj po prostu, nie? No nie wiem, co mam powiedzieć. Ja po prostu odpowiedziałem na twoje pytanie, tak jak chciałeś. Olejnik dostał drugi knockout w ciągu miesiąca właśnie. Zacznij się bronić, proszę cię, Tomek! No to powiem wam, że aż mnie samego zaskoczyła ta sytuacja. Jeszcze nie spotkałem się z czymś takim. Kurwa, nie powinien. Bardzo możliwe, że to jest zrobić. Zapowiedź Fame MMA 6 znowu. Co ty tak się chcesz pić z wszystkimi? Teraz jaki on ma, wiecie, taki głód tego wszystkiego. Pewnie nie poruchał wczoraj. No na razie słyszałem, że się Rafonik chce bić, ale z tego, co wiem, to najpierw musi wygrać walkę z Isamu, bo tak to raczej musiałbym to przemyśleć. Ty, ale byłeś ze mną, zrobiłeś sparring, był wyrównany, nawet bym powiedział na moją bardziej... No, dominowałem cię, gościu. A mówicie o tym... Słuchajcie, nie. Oni mówią o tym, co było tydzień temu w Dark Roomie. Ale wstawaj to na YouTube. Nie, stary, to ludzie zobaczą. Ludzie zobaczą, ale stary... Widać po nim, że to nie jest. To nie była dominacja. No jak nie, gościu? Ja się bawiłem z tobą. Tak, jeździłeś po każdym, z każdym się bawiłeś. No, co ty, gościu, gadasz w ogóle? Słuchajcie, nie przerzucajcie się tak tutaj, bo tutaj olejnik płacze. To była zabawa. Ale faktycznie, jeżeli widzowie będą chcieli... Ja pierdolę. Pierwszy jest bonus z kolejca, ale no nie sądzę, żeby wygrał, ale zobaczymy. Co bonus? Co bonus? O. O nie! Aferki, dymy. Spokojnie. Uwaga, wypadł telefon komuś. Ja go znalazłem, jakby co. Ja się, Marcin, chętnie z tobą zmierzę. Jeżeli bonus ustąpi, to się chętnie z tobą zmierzę. Ale no nie sądzę, żebyś wygrał z Isamu. Byką. Zobaczymy. Cały, no dobra, a cały się tak się zrobił, Wojtek. Tak się spiął. Wojtek Gwiazda dzisiaj się gali. Chodzi, kurwa. Nie wiem. To Wojtek robi konferencję. Ale to już to, było... To jest ta przedtreningówka słynna. Czym ja dostałem? Dzieci w Afryce to mogłyby to zjeść. A kanapka? Jeśli to nie jest ustawka, żebyś miał więcej siły, bo ostatnio nie pokazałeś. Jak on cię najebał jak psa przed tą kamerą, kościół. To prawda. W takim razie, jeżeli... W sumie niezależnie, czy z tobą wygra, czy nie, to jestem gotowy, żeby wyjść z Marcinem do oktagonu. Bo już hajpik w końcu ktoś. No akurat z tym tutaj... Jestem zadowolony. A on ma Marcin na imię, to nie wiedziałem. Jestem zadowolony. Jeżeli widzowie tego będą chcieli, oczywiście.
O, myślę, że Marcin przyjmie swoje wyzwanie. Ej, nie myśleliście o tym, żeby zrobić walki 4 na 4? To by było... Czy co widziałem? Na czacie wkleję grafikę, jakbyś chciał w PNG przezroczystą. To zaraz zobaczę. No dobrze. Wróćmy do Dawida. To ty, nie? No. Słuchaj. Ten, co my zdjęcie...